S... Tak syczy wąż, wąż pyton. S... A dlaczego syczę jak wąż python? Dlatego, że dzisiaj chciałbym opowiedzieć troszeczkę o tym, jak w procesingu przejść na Pythona. Nie, żebym lubił Pythona, wolę zdecydowanie Java, która jest domyślnie w, w procesingu. No, ale wiem, że część z Was chciałaby sobie poprogramować troszeczkę w processingu, no a jednocześnie porobić to w Pythonie. No więc spójrzmy. Otóż domyślnie, processing jest nakładką na język Java. No i piszemy po prostu w stylu języka Java. Void setup, prawda. Tam najprostszy, size. 800 na 600. No i. Uruchamiamy tego typu programy. I te programy są pisane w JAV'ie z wykorzystaniem funkcji processinga. Funkcji, które na przykład takie jak Size, jak Elipse, jak Rectangle i inne, które są zbudowane po to, żeby ułatwić programowanie i żeby to programowanie odbywało się możliwie najbardziej wysokopoziomowo takich rzeczy matematycznych, rzeczy geometrycznych, jakiś tego tak jak jakieś drzewa fraktalne i tego typu rzeczy. No i teraz tak, jeżeli ktoś chce pisać w Pythonie, to w prawym górnym rogu tutaj można wybrać również Pythona. Ale trzeba go najpierw zainstalować. Ja już go zainstalowałem poprzez add mode i tutaj zainstalowałem Python mode for processing. Tak, dałem install Zainstalowało się. Jeszcze nie rozgryzłem, gdzie to dokładnie się instaluje. Na pewno nie, folder, nie do folderu z procesingiem, bo po przeniesieniu procesinga na inny komputer musiałem od nowa tę wtyczkę instalować. Także, jeżeli używacie na pendrive processinga, no to niestety nie będzie się to przenosiło. Ale po zainstalowaniu tej wtyczki z internetu pojawiła mi się tutaj funkcja python. Sam sobie tego nie przetłumaczy, ale możemy zacząć pisać teraz dev. Setup size 800, no bez średnika już taki przyzwyczajony, oczywiście średnik zadziała w Pythonie, więc w ten sposób, no i działa. Tak, chciałbym wam właśnie pokazać w ten sposób, że no kwestia użycia języka tak naprawdę. Processing to jest, to jest taki framework, to jest taka nakładka. Jaki język użyjemy? Czy to jest Python, czy to jest Java, czy to jest JavaScript, bo jest też wersja P5.js dla, dla JavaScriptu. To sama budowa programu będzie podobna. Musimy zmienić tylko te rzeczy, które są charakterystyczne dla języka konkretnego. Ja to pokażę na przykładzie. Pisałem ostatnio. Ostatnio takie drzewko fraktalne. No i to drzewko fraktalne było napisane tutaj w składni języka Java i pokażę. Rysowało. Rysowało nam takie drzewko działające w ten sposób kolorowe. No i teraz spróbuję to przetłumaczyć na Pythona, czyli kopiuję stąd. Kopiuj. Wlej sobie to tutaj do wersji Pythonowej. Oczywiście teraz to się nie uruchomi, bo to nijak nie jest Pythonem. Więc, no cóż, poszerzę, bo tu jest takie, ale... Więc zacznę to tłumaczyć kroczek po kroczku. Komentarze, no komentarze w Javie wyglądają w ten sposób, w Pythonie wyglądają w ten sposób. Więc tutaj te komentarze, ciach, już mam przetłumaczone. Teraz zamiast void w Pythonie mamy def. No i dwukropek zamiast nawiasu otwierającego i usuwam nawias zamykający. Bardzo ważne jest, żeby tutaj te wcięcia się zgadzały. Jeżeli pisałem ładnie w Javie z wcięciami, no to w Pythonie to będzie dalej działało. Jeżeli tutaj stosowałem bałagan, to po usunięciu nawiasów klamrowych Python będzie się gubił. Python nie ma nawiasów klamrowych, Python wymaga odpowiednich wcięć. No więc tu mam wcięcia, więc zostawiam tutaj def no i nie ma typu w Pythonie, więc float usuwam, float usuwam, dwukropek, nawias usuwam. No i teraz po kolei, znowu tu mam float do usunięcia. No właśnie, muszę pamiętać, żeby, żeby tutaj te wcięcie było jak należy. Czyli tu mam akurat dwie spacje, bo takie mam tutaj wcięcie pozostałe zjawy. Muszą się te wcięcia zgadzać. W Pythonie to jest takie kluczowe. No oczywiście w ifie bez nawiasów i z dwukropkiem. No i tu mam aha, jeszcze wcześniej miałem, tu mam komentarz, więc komentarz ten, komentarz ten. Reszta się zgadza. No już nie usuwam tych średników na końcu, które w Pythonie są niewymagane, ale też nie są zabronione. W związku z tym, ponieważ mi jest łatwiej nie usuwać tutaj wszystkich średników, to ja sobie je zostawię. Natomiast to co muszę przetłumaczyć, to przetłumaczę. No i usuwam sobie Tutaj to. No i void draw, def, dwukropek usuwam, komentarzyk zamieniam, float usuwam, dwie spacje. No i chyba wszystko, jeżeli chodzi o to tłumaczenie. Spróbuję uruchomić. Aha, jeszcze na końcu jakiś nawias klamrowy się zapętał. Do koniec draw. No i proszę bardzo, to samo drzewko, tylko że przepisane w Pythonie. Jak widać w przypadku processinga, oczywiście przy bardziej złożonych programach te różnice będą większe, ale w przypadku processinga, zaletą processinga jest to, że to dostarcza funkcje. Że to środowisko dostarcza funkcje. Że na przykład, funkcja popmatrix, funkcja rotate, funkcja translate, stroke i tak dalej. Te wszystkie funkcje działają niezależnie od języka, bo to są funkcje tego frameworka, a co stoi pod spodem, czy pod spodem stoi Python, czy pod spodem stoi Java, czy JavaScript, to już nie ma takiego znaczenia. No więc w ten sposób pokazałem, że można w procesingu wykorzystywać również język Python. Oczywiście przetłumaczenie bardziej złożonych programów z Java na Pythona będzie wymagało już pewnej wiedzy, chociażby pętla for, która no w Pythonie jest totalnie inna, jest, stosuje się całkiem inaczej, no, są pewne standardy języka, czy wzorce projektowe Pythona, które przetłumaczane jeden do jednego zjawy będą razić Pythonowców, ale będą działać, więc no, nie o to chodzi. Także możecie w ten sposób próbować sobie wykorzystywać Pythona w procesingu również i pisać te programy w ten sposób. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć i pa.